No to tak, mamy kolejne pudełko. To jest akurat Tarot Box. Przyznam się, że jestem ciekawa, jaka tu będzie książka, bo w pobożyciach to, jak pokazywała, to mówiła, że to jest dla bardziej zaawansowanych, a ja wspominała, że to jestem na początku. I właśnie chciałam z czystej ciekawości zapoznać się, jak to jest z tym tarotem. I tu też były do wyboru dwie talie. Ja nie mogłam się zdecydować, którą. Czy taki zwykły tarot, to jest taki bardziej skomplikowany, czy orakle. Więc wybrałam oba. Oczywiście do tego boksa dopłaciłam, w związku, że obie talie wybrałam. Mówię, to jest z czystej ciekawości. Ja chyba miałam gdzieś kiedyś książkę, gdzie to coś o tarocie było wspominane. Takie bardziej osób zaczynających, ale wtedy to pamiętam, że próbowałam tam trochę to przeczytać, ale w pewnym momencie sprzedałam. Widocznie to po prostu nie był ten czas. A teraz czas nadszedł, żeby zapoznać się, jak z tym tarotem, jak to jest, po prostu z czystej ciekawości, żeby to swoją wiedzę po prostu pogłębić, dzięki czemu ciekawsze pomysły będę mogła wymyśleć, czy będę miała świadomość, że o, mówiłem się o jakiś fajny pomysł, a to w sumie już dawno zostało w pewnym sensie wymyślone. No to tak. Dobra, też na początku mamy skład. Zapach, widzę, że z tyłu jest też świeca o nazwie Tarot i to będzie Abenol pomarańcza. O, jestem ciekawa. Co to? Właśnie. Kartka informacyjna o tarocie, o świeczka, właśnie zapach i instrukcja. I tutaj właśnie to jest, co to jest? O, tarot, skąd się wywodzi? Tutaj, czyli trochę taka historia, co to jest? Też kawałek historii. Z tyłu to właśnie tutaj taka podstawowa wiedza. Arkana wielkie, małe. No. Dobra, i ogólnie to talie to też były do wyboru. Ja się wybrałam Moon Oracle. Ogólnie podobno się te orakle są prostsze. Co to jest? A, taki kubeczek. To jest taki kubeczek, tak. Color changing mug, czyli zmieniający kolory. O, trochę już mam z tych. Jeśli chodzi o boksy, to trochę kubków nazbierało. Oczywiście to z różnych źródeł, w tym jeszcze kiedy Magical Showcase działało. Więc kolejny kubek do kolekcji. A jeśli chodzi o zmieniające kolory, to mam jeden taki, który zmienia, tylko że jest czarno-biały, co ja mówię, ciemny i dopiero zmienia kolory, jak w ogóle jakiś obraz się pojawia, gdy cieplejszą wodę, że wlewa. Tutaj mamy taki. O, ja już od jakiegoś czasu przeszłam na zwyczaj, żeby pić w dużych kubkach. Herbatę przynajmniej z rana, więc tak. Jeśli chodzi o wielkość, będzie dobre. No, przyznam się, że ten kuba nawet bez zmiany koloru. Tak, nawet bez zmiany barwy mi się ten kubek podoba. A, już chyba widzę tutaj. Tutaj z tego obrazka wynika, że to.
że to właśnie tutaj jakieś, o, oczywiście, jakieś srebro się pojawia. Dobra. No tak, podoba mi się ten kubas. I właśnie mówię. I to jest, też był właśnie do wyboru i ja wybrałam właśnie to Motów Legend i to właśnie już, jak widzicie, orakle, a to jest właśnie taki już zwykły. O! Dobra, Lisa i tu właśnie w tym przypadku to książkę, którą wybrała właśnie do takich, którzy zaczynają z tarotem. Lisa Chauberlain, tarot, podstawy praktyki wróżbiarskiej. Aha. O, tu mamy właśnie. Mamy karty właśnie, jak to jest symbolika. O. Dzięki tej książce, no właśnie, znaczenie kart. O, interpretacja, jak, czym są karty dworskie, jak interpretować poszczególne postacie. O, nauka, stosowanie na popularnie czy rozkładu kart. A. Jak tu przygotować się do odczytu, formułować pytania i losować karty, by otrzymać wiarygodne odpowiedzi. Tak. Tak, zdecydowanie, tak. O, właśnie tutaj znaczenie, o tu przed znaczeniem to właśnie podstawowa wiedza, jak tutaj wszystko. A, tu też mamy kawałek historii tarota. O. Część pierwsza. Historia tajemnicza. Część druga. Sztuka czytania z kart. Część trzecia. Znaczenie kart. No i tu właśnie te karty. No to na pewno to akurat wygląda, że to będzie na pewno przydatna, jeśli chodzi o tarot i tak, tak właśnie, tak właśnie przejrzałeś, że to też właśnie będzie dobra książka dla takich jak ja, którzy, dla takich osób, które nie mają zielonego pojęcia o tarocie i dopiero chcą zgłębić, jak to idzie. Jak to? Co tu jest? Coś drobnianego. Co to jest? Tak, tutaj mamy grawerunek. O, proszę. Prosty grawerunek. A, to się wtynia i coś takiego jest. Coś, jakaś podpórka, coś takiego. Więc taka ozdoba, można powiedzieć. Co to dalej? A. Tak myślałam, te takie... O!
Tak, takie typu świecze. Lawenda. Destara. Co to jest? To są jakieś małe fiolki. Małe fiolki zapachowe? Naklejka mi się rozerwała. Bywa. Co to jest? Co to jest? Handmade kultury. Jakiś naturalny ręcznie robiony, naturalny kosmetyki. Dobra, jest jakiś zapach, który średnio mi pasuje. Czy to jest? Czy tu? Jakaś jedna nazwa. Tej nazwy nie odczytam, ale coś ze skrzydłami. Kompletnie nie rozpoznaję. Jack Ripple. Ta ma nazwa, kolejna nazwa. Library of Alexandria. Biblioteka Aleksandryjska. Dracula. Nawet ta kartka pachnie już tym. Midnight Middle Shop. Dobra. No właśnie. Ciekawa, ale jakoś wielką entuzjastką nie jestem. Zdecydowanie to nie moja gama zapachowa. A z opisu się przekonamy, co to. Dokładnie jest. Dobra. O, mamy tą świeczę. Dobra. Aha, taka. No, to jest taka pomarańcza z przyprawami, bym powiedziała. Podoba mi się. Widzę dwie rzeczy jeszcze. Tu jest pierwsze. Co to jest? Wiesz. To chyba będzie poszewka. Albo nie. To nie jest poszewka. Co to jest? No to mamy jakiś obróz.
Nie. Cześć. Mini obróż? Symbolem Wika? Nie, a teraz tak mi przyszło na myśl, że to może służyć, że to przygotujemy się do tego rytuału, żeby spróbować z tym tarotem i wtedy rozkładamy to, kładziemy na to tarot i wróżymy. Takie małe taki mały materiał, mały ołtarz, żeby przygotować się do wróżenia. Tak mi przyszło na myśl. Nie powiem tematycznie. Tematycznie. Dobra. O. Chyba za mocno złożyłam. O, tu jest opis. Po angielsku nawet nie wiem, co to znaczy. Dobra, tu. I tu jeszcze coś takie. A! To jest taka podmonetka. Kurczę. Piórnik. O, no, też mam. Właśnie taki tematyczny piórnik. I to jest o. O, właśnie ma takie. To. Tak tematycznie właśnie to. Takie na skład. Oj, ale w dotyku. No, szkoda, że nie możecie tego poczuć, ale w dotyku jest taki milusi. Jest taki milusi. Dobra. Obraz ciekawy, ale właśnie nie na grafika mi się. Nie podoba mi się najbardziej grafika, tylko najbardziej mi się podoba, jak jest w dotyku, jest taki milusi. No, to już. No to wszystko. Czas odhaczyć, sprawdzić, czy wszystko jest. I to tak. Wybrana talia tarota lub orakle. Ja wspominałam, że nie mogłam się zdecydować, więc dopłaciłam dodatkowo i mam obie możliwości. Książka. No właśnie. Dla takich, którzy zaczynają. Czyli dobra dla mnie. Drewniana podkładka pod kartę dnia. A, karta dnia. Dobra, to akurat będzie, czyli nawiązanie do tarota. I to musi być to. Tylko właśnie teraz spróbuję wsadzić i jakoś nie mogę. Albo mogę? Albo na odwrót. No dobra, tak mi się wsadziło. Może na odwrót to trzeba. A. Może to jest coś takiego? A tu. Chociaż nie. Nie pasuje. To musi być z tyłu. Czy już wiemy? To nie jest za. Czyli to jest, żeby dać tu kartę dnia. To na pewno też zaraz się wyjaśnić, o co chodzi z tą kartą dnia, jak tą książkę przeczyta. A, no to nie. Źle trafiłem. To nie jest żaden piórnik. To jest etui na karty.
No tak, kurczę, tutaj przecież mam zamieszkę, właśnie widzę. No, a to będę obie taje trzymać, chociaż obie to może być ciężko, bo to aż tak duże nie jest, ale. Więc tak tematycznie zdecydowanie akurat wybrałam. Dwie, więc będę musiała zdecydować, dla której to talii będzie. Wiadomo, to boks to był przewidywany. Boks był przewidywany na jedną talię, więc jedno takie etui. Tylko ja tak wpadłam, że nie mogłam się zdecydować i dwie sobie zażyczyłam. Tak, już wiadomo, wszystko się kręci wokół tutaj, wokół talii, wokół właśnie, wokół kart. Jedynie tak trochę odskocznia to kubek, a tak reszta to, żeby tak się przygotować. A się do przygotowania, właśnie do tarota, do przygotowania się. No i może te tutaj. Właśnie, magiczny kubek, który widacznia się napis pod wpływem ciepła jest. Świeczka od mityczne zapachy, kadzidła i to są próbki. Próbki niezwykłych kosmetyków od Midai Mido. Więc zaraz, a to zaraz nie było? Też. No, mam, ominęłam. To jest obrus na stół do wróżenia lub ołtarz. Czyli jednak zgadłam, do czego to służy. Trafiłam. Więc tak. Podoba mi się ten boks. Jak widać, wszystko się kręci właśnie do tych kart, żeby je zabezpieczyć, czy właśnie w kwestii wróżenia, czy przygotowania do wróżenia. Może ten trochę już nie jest, jedynie może ten kubek aż tak ściśle nie nawiązuje do kadry, do przygotowania się, żeby zacząć wróżyć z tarota. Całkiem niezły. Jestem ciekawa tych kart. Na pewno obiecująco wygląda ta książka i boks mi się podoba. I świeczka też no też tak. Ale chyba najbardziej to nie mogę się zdecydować. Albo ten kubek. Ma sobie coś, że naprawdę trafia. Albo te etui, nie ze względu na wygląd, tylko ze względu, jaki jest w dotyku. To jest taki mirusie. Naprawdę. Jeśli chodzi o kubek czy etui, to nie mogę się zdecydować, które lepsze. A z chęcią zaraz, jak będę czas, to z chęcią popatrzę. I naprawdę też jestem ciekawa, jak tu te grafiki na tych tajach wyglądają. Tak na żywo, jak wyglądają. No to myślę, że to tyle i do następnego razu.